Można nas odwiedzić. Garncarska 32, Warszawa. Albo po prostu wejść www.tedeum.pl. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Święty Michał Archaniele, módl się za nami. Święty Pius X, Święta Małgorzata Maria Lakok, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Terror współczesnych wolności, czyli o wolności po katolicku. Wolność jest to słowo, to pojęcie, które dzisiaj, nie od wczoraj, odmieniane jest przez wszystkie możliwe przypadki w najróżniejszych mediach, w najróżniejszych stronnictwach, ugrupowaniach, przedstawicielach różnych poglądów, różnych nurtów ideologicznych i tak dalej, różnych szkół filozoficznych. I słusznie, tak naprawdę jest to pojęcie dosyć ważne, niemniej jednak zupełnie niezrozumiane. I właśnie to niezrozumienie tego, czym jest wolność po katolicku, czym jest wolność taką, jaką ona jest, doprowadza do tego, że rzeczywiście mamy do czynienia z terrorem. Terror, jak mówi definicja słownikowa, jest to ten sposób sprawowania z jednej strony rządów za pomocą strachu, przemocy, po to, żeby przeciwnika czy osobę poddaną, podwładną pozbawić tak naprawdę tego wolnego ludzkiego działania. Właśnie za pomocą strachu. No i nie da się powiedzieć, że z takim zjawiskiem nie mamy dzisiaj do czynienia. Strach jest tym narzędziem, które od niemalże już roku na całym świecie w sposób szczególny zdominował tak naprawdę cały świat naszych odczuć, emocji. Tylko i wyłącznie za pomocą strachu, a tutaj mówię konkretnie o strachu przed śmiercią, dało się zrobić ze społeczeństwami na całym świecie to, co obserwujemy. To są rządy rzeczywiście strachu. Na razie może jeszcze niezbyt krwawe, chociaż wiemy, że w różnych częściach świata w najróżniejszy sposób te rządy strachu były realizowane. Nie o tym chcemy jednak tutaj mówić. Czym jest wolność? Rewolucja francuska ze swoją niesłynną, a jakże wpływową niestety, deklaracją praw człowieka i obywatela w punkcie 4 wolność definiuje tak. Wolność polega na tym, że możemy czynić wszystko, co nie przynosi szkody bliźniemu naszemu. W ten sposób korzystanie z praw przyrodzonych nie posiada żadnych ograniczeń, poza tymi, które zabezpieczają innym członkom społeczeństwa korzystanie z tych samych praw. Granice te mogą być określone tylko na drodze prawa. W punkcie 11 deklaracja mówi tak. Swobodne wypowiadanie myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw człowieka. Każdy obywatel wtedy ma prawo swobodnie mówić, pisać, drukować z warunkiem, że jest odpowiedzialny za nadużycia we względzie tej swobody w wypadkach przez prawo określanych. Być może w pierwszym momencie absolutnie nic nas nie szokuje. Dlaczego? Dlatego, że od ponad 2 wieków jesteśmy karmieni tak naprawdę tą ideologią wywyższania wolności jako wartości nadrzędnej, najwyższej, ideologią liberalizmu. I tak naprawdę wszyscy tu obecni na tej sali w mniejszym lub większym stopniu jesteśmy liberałami. Nie mamy już nic wspólnego z tym, czym jest wolność, z tym, co myślano o wolności w czasach prawdziwie katolickich, które definitywnie zostały zakończone wraz z rewolucją francuską. To jest niewątpliwie ta cezura, której nie możemy bagatelizować.
czynić wszystko, co nie przynosi szkody bliźniemu naszemu. To jest deklaracja, którą stworzyła rewolucja francuska, a więc wykwit działalności lóż masońskich. Tego nikt przy zdrowym rozsądku nie neguje. Ta definicja wolności wraz ze wszystkim, co ona ze sobą niesie, została tak naprawdę już jednoznacznie i nieodwołalnie potępiona przez papieży, potępiona przez Kościół. Gdzie? W sylabusie Piusa IX, który był zbiorem potępionych zdań współczesnych papieżowi, związanych z fałszywymi naukami, które się rozpowszechniały w całej Europie, na całym świecie. I zdanie 80 mówi tak, potępione zdanie. Biskup rzymski może i powinien pogodzić się i uporządkować swoje relacje z postępem, z liberalizmem i współczesną cywilizacją. Otóż to zdanie zostało już przez błogosławionego Piusa IX potępione. I przez odwrotność możemy powiedzieć, że papież wcale nie musi i wcale nie powinien uporządkowywać swoich relacji z postępem, z liberalizmem i ze współczesną cywilizacją i nie musi się z nimi pogodzić. Zatem zaskakujące jest to, co możemy obserwować w ostatnich dniach, chociażby studiując uważnie tę najnowszą encyklikę papieża Franciszka, w której on nie wahał się nawet jednego z rozdziałów tejże przedługiej encykliki zatytułować Wolność, równość, braterstwo, czyli tym trójmianem, którym posługiwała się właśnie jednoznacznie przez papieży potępiana rewolucja francuska. Wolność, równość, braterstwo zostały zatem potępione. Mamy zatem definicję, tę fałszywą definicję wolności. Jakie są jednak rodzaje wolności, o których gdzieś tam zdrowa filozofia, filozofia rzeczywista, filozofia realna, czyli ta, która stara się opisać świat takim, jakim on jest, a nie świat od nowa tworzyć, rozróżnia. Są to trzy rodzaje wolności. I niewątpliwie zrozumienie różnic między tymi trzema pozwala nam uporządkować sobie pewne pojęcia i to, co się dzieje tak naprawdę dzisiaj na świecie, jeśli chodzi o propagandę niczym nieskrępowanej wolności. To jest ten slogan. Pierwsza z nich, filozoficznie rzecz biorąc, to jest wolność psychologiczna. Czy to jest wolność psychologiczna? Najprościej jest to nasza wolna wola. Jest to zatem ta własność istot obdarzonych intelektem. Tylko istoty obdarzone rozumem posiadają wolność psychologiczną, wolną wolę. Polega ona na zdolności kierowania się ku temu lub innemu, ale dobru. Niezależnie od wszelkiej wewnętrznej konieczności, od ruchu, instynktu i tym podobnych. Wolna wola stanowi zatem sam rdzeń godności osoby ludzkiej. To prawda i katolik może powiedzieć, że człowiek ma godność ludzką. Nie musimy tutaj absolutyzować gdzieś tam z pewnej niechęci ze względu na to nadmierne podkreślanie być może aspektu tej bezwzględnej godności ludzkiej dzisiaj tego, że człowiek rzeczywiście tę godność posiada. Wolna wola jest tą cechą osoby, która jest bytem gdzieś tam o swoich własnych prawach, sui juris, czyli zależnym od samego siebie, a zatem i odpowiedzialnym, w przeciwieństwie do zwierząt. Zwierzęta nie decydują o sobie, one podążają ślepo za instynktami, tym samym nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Nikt nie skazuje na karę więzienia czy dożywocia psa, który zagryzie dziecko. On nie odpowiada, mimo że obiektywnie ma miejsce jakaś tragedia. Drugi rodzaj wolności to wolność moralna. Co to jest ta wolność moralna? Ona dotyczy już
posługiwania się tą wolną wolą, którą posiadamy. I o dobrym używaniu naszej wolnej woli wtedy możemy powiedzieć, kiedy wybrane przez nas środki będą prowadziły do osiągnięcia dobrego celu. O złym używaniu woli będziemy mówili wtedy, gdy do niego nie prowadzą. Widać więc zatem, że ta wolność moralna ma w swojej istocie także odniesienie do dobra, dobrego celu. Jak korzystać z tej wolnej woli, którą mamy jako istota rozumna, aby dojść do dobrego celu? I bardzo pięknie zdefiniował to, o czym dzisiaj się już zupełnie nie mówi, Leon XIII w swojej encyklice Sumie liberalizmu i zdrowej nauki o wolności, w encyklice Libertas. Wolność moralna według tego papieża Leona XIII jest zdolnością poruszania się ku dobru. Wolność moralna jest zdolnością poruszania się ku dobru, nie ku czemukolwiek, tylko wyłącznie ku dobru. W związku z tym ta wolność nie będzie czymś absolutnym. I to jest rzecz, którą musimy zapamiętać już teraz. Jest całkowicie relatywna w stosunku do dobra, czyli ostatecznie do prawa. Do prawa, które najpierw będzie nam przedstawione jako prawo wieczne, czyli prawo Boże. To wpisane w naturę każdego z nas i w naturę całego świata, a potem w prawa naturalne, konkretną realizację tego prawa Bożego, w której uczestniczą gdzieś tam wszystkie stworzenia. I ona określa właśnie ten porządek ustanowiony przez Stwórcę, przez Pana Boga, między celami, jakie On wyznacza człowiekowi. To żyć, rozmnażać się, organizować się społeczeństwo, dotrzeć wreszcie do ostatecznego celu naszego, czyli do zbawienia, do oglądania Pana Boga przez całą wieczność, a wszystkimi środkami, które do tego celu prowadzą. Prawo nie jest zatem przeciwnikiem wolności, ale jest wręcz przeciwnie, konieczną pomocą do tego, żeby właśnie ten cel zrealizować. To samo trzeba powiedzieć także in extenso o wszystkich prawach cywilnych, które są prawdziwymi prawami. A prawo cywilne, prawo stanowione, pozytywne, wtedy będzie prawdziwe, o czym przeczytamy w każdym katechizmie tak naprawdę, w każdym podręczniku teologii moralnej, kiedy nie jest sprzeczne z prawem Bożym. O dziwo, w dzisiejszych czasach zupełnie o tym zapomniano. Widzimy to w Kościele. Cały współczesny kryzys Kościoła wynika między innymi z tego, żeśmy o tej prawdzie powiedzieli, że nie każde prawo jest prawem tylko dlatego, że potencjalny prawodawca coś powiedział. To jest bardzo istotna sprawa. Bez prawa wolność tak naprawdę będzie zawsze się wyradzała w samowolę, którą można będzie zawsze zdefiniować, robię to, co mi się podoba. Tak, to jest dokładnie to, co dzisiaj widzimy. Mówiąc ściśle zatem, niektórzy liberałowie będą wynosić tę wolność moralną do poziomu absolutu, a tym samym będą głosić tak naprawdę samowolę. Tutaj dochodzimy powoli do tego, ku czemu skierowany był ten temat dzisiejszej naszej prelekcji. Otóż to, co tak naprawdę nas terroryzuje, to nie jest wolność sensu stricto, tylko to jest coś, co my nazywamy wolnością, a de facto coś, co jest samowolą, czyli podążaniem tylko i wyłącznie za własnymi odruchami de facto. Zdolność grzeszenia nie jest wolnością, ale jest niewolą. I mówi o tym święty Tomasz, powołując się na Ewangelię świętego Jana, kto dopuszcza się grzechu, jest niewolnikiem grzechu. To jest to podstawowe nauczanie katolickie, o którym dzisiaj niestety zapomnieliśmy i daliśmy się trochę wciągnąć w tę zbędną tak naprawdę dyskusję o tym, kto i do czego ma prawo
co tak naprawdę mi wolno, czyli gdzie mogę realizować swoją wolność. Tak? Pomyślmy o tych wszystkich wynaturzeniach, chociażby, którym dziś przyznaje się prawa równorzędne z prawami małżeńskimi. Tak? To jest jeden z takich przykładów. Pomyślmy o wolności, tej skrajnej wolności słowa. Pomyślmy o wolności, a właściwie niezależności od autorytetów, od Pana Boga, od prawa wiecznego, od przeszłości. Jesteśmy gdzieś tam zawieszeni tylko w tym, co dzisiaj. To będą te wszystkie slogany, to będą te wszystkie terrorystki, te pseudowolności, które będą nas niestety uderzały. A jest to możliwe, ponieważ daliśmy się tak naprawdę zmanipulować masowo poprzez to, że nie wiemy już tak naprawdę, czym jest ta wolność, o której mówimy. Wolność zatem ta prawidłowo zrozumiana będzie wymagała swojej ochrony i pisze o tym pięknie Leon XIII w swojej encyklice. Skoro tak się przedstawia natura ludzkiej wolności, wymagała ona ochrony, pomocy i wsparcia zdolnego do kierowania każdym jej poruszeniem ku dobru i do odwracania jej się od zła. Bez nich wolność byłaby dla człowieka czymś bardzo szkodliwym. Przede wszystkim konieczne było prawo, to znaczy pewna reguła tego, co należy czynić, a czego unikać. Swój wykład Leon XIII zakończa wspaniałą definicją wolności. Arcybiskup Lefebvre, komentując encyklikę Libertas w cyklu wykładów, które wygłaszał swoim seminarzystom, które po dziś dzień są w seminariach Bractwa Nauczane, mówił, że jest to definicja kompletna. Leon XIII pisze tak. W społeczności ludzkiej wolność godna tego miana nie polega na czynieniu wszystkiego, co nam się podoba. Taka wolność oznaczałaby w państwie ogromne zamieszanie i chaos, który doprowadziłby do ucisku. Wolność polega na tym, że z pomocą praw cywilnych łatwiej możemy żyć zgodnie z przykazaniami prawa wiecznego. I o tym jako katolicy musimy pamiętać. Jest jeszcze trzeci rodzaj wolności, którego nie możemy pominąć. I tak naprawdę ten być może ma największy wpływ na nasze życie i jest gdzieś tam najbardziej krzykliwy, jest najczęściej fałszywie rozumiany. Jest to wolność fizyczna. Co to jest ta wolność fizyczna? Jest to wolność działania. Inaczej wolność od przymusu. To jest najprostsza definicja, najprostsze opisanie tego, czym jest wolność fizyczna. Wolność od przymusu. Polega ona na braku zewnętrznego przymusu, który przeszkadza nam w działaniu zgodnie z naszym sumieniem. I to właśnie tę wolność liberałowie wynoszą do poziomu absolutu. Wolność od przymusu, od jakiegokolwiek przymusu. I właśnie tej koncepcji wolności będziemy musieli się troszeczkę bliżej przyjrzeć. Wolność pozytywna, będzie to wolność do czynienia czegoś. Wolność negatywna to jest wolność od czegoś. O tym warto pamiętać w dobie dzisiejszego zamieszania. Nie jest jednak naszym celem mówienie tylko o tym, co jest złe, gdzie jest problem. Zastanówmy się pozytywnie, jak po katolicku jest z tą wolnością, jaka jest jej prawdziwa istota. Otóż warto rozważyć tak naprawdę wolność w odniesieniu do kilku ważnych fenomenów, czterech fenomenów, o których tu chcemy powiedzieć, do dobra, do szczęścia, do prawa i do przymusu właśnie. Jak to jest z tą wolnością, jak ona się znajduje, co tak naprawdę czyni nas wolnymi? Jak to jest z wolnością i dobrem? Jak ma się wolność do tego absolutnego dobra? Otóż wolność jest to niewątpliwie wielkie dobro. Nie da się tego zanegować. Tak? Nie jest czymś złym dociekanie swojej wolności w tym potrójnym aspekcie. Wolność do chociażby oddawania czci Bogu, jedynemu Bogu prawdziwemu, prawdziwym kulcie.
wolność do samostanowienia. Jak najbardziej nie jest rzeczą złą walczyć chociażby o niepodległość swojego państwa, swojego narodu, pod warunkiem, że odbywa się to na katolickich zasadach, a nie drogą rewolucyjną, drogą powstań. Tak, przypomnijmy sobie, że nasze zrywy narodowo-powstańcze były przez papieży zawsze potępiane. I słusznie, bo to nie była to katolicka metoda działania, tylko jak najbardziej rewolucyjna. Niemniej jednak, jak najbardziej wolno nam dążyć do takich wysokich celów i wszelkie formy zniewolenia odrzucać. Wolność jako taka nie jest jednak dobrem najwyższym, nie jest celem samym dla siebie, jest tylko środkiem do celu, tak jak już powiedzieliśmy. Nie została dana człowiekowi do czynienia zła, ale do czynienia dobra. Dlaczego zatem człowiek czyni zło? Dlatego, że jest to niejako druga strona medalu. To, że możemy grzeszyć, wynika z tego, że możemy czynić dobro. To brzmi może troszeczkę bełkotliwie, czy jak pewien frazes, ale za chwileczkę być może zrozumiemy to nieco lepiej. Zwierzę, jak już powiedzieliśmy, podąża instynktownie za prawami natury. Owszem, tam są duże widełki. Niektóre zwierzęta, będzie się nam zdawało, że są inteligentne nawet, tak? Nie jeden właściciel może powiedzieć o tym, że jego pies jest taki czy siaki, mądry i nie wiadomo, potrafi czytać niemalże w myślach właściciela. Nie. Zwierzęta są co najwyżej błyskotliwe, bystre, roztropne, ale one poruszają się zawsze w tym zestawie algorytmów, które zostały w nie wpisane. Choć czasem są to zaskakująco skomplikowane algorytmy. Pomyślmy o tych wszystkich ptakach, które potrafią naśladować perfekcyjnie ludzkie głosy i tak dalej. Zwierzę porusza się jako doskonale zaprogramowany komputer, tak naprawdę, robot. Tylko i wyłącznie. Tam jest pewne spektrum, nie ma tutaj mowy o wolności. Nie jest odpowiedzialny za swoje działania człowiek, natomiast dzięki wolności i owszem. Wolność jest niezbędna nam także z innego bardzo ważnego względu. Jakiego? Tylko dzięki wolności człowiek może tak naprawdę kochać. I tylko to wynosi nas, czy umożliwia nam stanięcie na tym poziomie nadprzyrodzonym, współpracy z łaską. Człowiek został powołany, stworzony do tego, żeby Pana Boga kochać. Bez wolnej woli byłoby to niemożliwe. Zatem tylko i wyłącznie ta wolność umożliwia nam kochanie. Wolność jest podporządkowana i nakierunkowana na dobro. I o tym musimy zawsze pamiętać. I to, że człowiek, tak jak mówię, może wybierać zło, jest wypaczeniem wolności. Człowiek, podążając ku dobru, będzie podążał ku niemu zawsze. Jak to? Nawet grzesznik, wybierając jakieś obiektywne zło, wybiera je, uznając je za dobro. Dramatyczny przykład. Poza jakimś przypadkiem skrajnego może opętania, przykład będzie drastyczny, dramatyczny, ale człowiek, który nawet popełnia samobójstwo, nie popełnia samobójstwa, żeby cierpieć dalej, tylko jemu się wydaje, że to samobójstwo jest dobrem w danej chwili. Jeżeli nie mamy tutaj do czynienia też z jakąś chorobą psychiczną i tak dalej, która nam odbiera władzę. Zasadniczo złodziej nie kradnie tylko po to, żeby kraść, tylko żeby posiadać to dobro. Jemu się to wydaje korzyścią dla niego. Morderca też dla jakiegoś konkretnego, w jego mniemaniu, dobra tak naprawdę działa. Nikt z nas nie potrafi działać tylko i wyłącznie dla samego zła. Dlaczego? Bo filozoficznie rzecz biorąc, samo zło nie istnieje. Tak, zło jest brakiem pewnego dobra. Dlatego my nie mamy narzędzi, żeby ku temu czystemu złu się kierować. Zawsze wybieramy, nawet obiektywnie, materialnie zło, kradzież, narkotyki, zabójstwo i tak dalej, bo nam się ono wydaje dobrem, jawi się nam jako dobro. Zło jest wybierane zawsze pod pozorem dobra. Nikt, moi drodzy, nikt nie potrafi chcieć być nieszczęśliwym.
Nie ma takiej osoby. Jest to skrajnie niemożliwe dla naszej natury. Pragnąć bycia nieszczęśliwym. Grzesznik tak naprawdę zawsze będzie popełniał pewien błąd, uznając coś za dobro, uznając pewien rodzaj zła za dobro. I każdy grzech jest tym samym tylko i wyłącznie pewną iluzją, w której grzesznik żyje. Możliwość grzeszenia nie jest doskonałością i dlatego właśnie nie należy do istoty wolności i dlatego nie znajdziemy możliwości grzeszenia w Panu Bogu. Ale czy możemy powiedzieć, że Pan Bóg jest przez to istotą pozbawioną wolności? Gdyż nie może grzeszyć. Absolutnie nie. Tak jak mówię, jest to wtedy dla nas zrozumiałe, jeżeli zrozumiemy, że zło jest pewnym brakiem, możliwością pomylenia się co do celu i prowadzi do zniszczenia wolności. Słyszeliśmy już, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. To nie człowiek nieumiarkowany, to nie człowiek rozwiązły, to nie człowiek oddany nałogom, jest wolny, ale człowiek umiarkowany, który potrafi zapanować nad swoimi popędami, który potrafi zapanować nad swoimi pragnieniami, pożądaniami. Człowiek nieumiarkowany, oddany jakimś grzechom, musi w pewnym momencie podążać za popędem. Nie potrafi mu się przeciwstawić. Mówimy o tych wszystkich rozwiązłych ludziach. Tak? To jest ten grzech, który widzimy dzisiaj na każdym kroku. Zatem nie ma tutaj mowy o wolności. Mamy przykład skrajnej zależności. Jak ma się wolność do szczęścia? Człowiek nie jest absolutnie wolnym stworzeniem, które może zrobić ze swoim życiem, co tylko zapragnie. On sam, nikt z nas tutaj nie może określić naszego ostatecznego celu. Nikt z nas nie może sobie wybrać naszego najwyższego szczęścia. Jest to dla nas niemożliwe. My otrzymujemy przeznaczenie, ostateczne przeznaczenie od Pana Boga. I to jest ta wieczna szczęśliwość polegająca na wizji uszczęśliwiającej. Pan Bóg daje człowiekowi także środki do osiągnięcia tego celu. Tak? Człowiek może z nich zrezygnować, ale musi wziąć także na siebie konsekwencje odmowy skorzystania z tych środków i to będzie zawsze piekło. Nie ma innej możliwości, niestety. I tak skonstruowana rzeczywistość, jak się domyślamy, tego zdecydowanego liberała napełniać będzie zawsze największym wstrętem. Jak to? Nie mogę decydować o swoim celu. Jak to? Nie mogę wybierać środków. Tak? Bo liberał uważa, że człowiek, aby być prawdziwie wolnym, musi mieć możliwość osiągnięcia szczęścia także bez Boga, co jest po prostu niemożliwe. Z tym błędem spotykamy się dziś na każdym kroku i ten błąd niestety w najnowszej encyklice nie został w ogóle potępiony. Tak? Tam papież, a być może ktoś jemu pisał tę encyklikę, stara się tworzyć tutaj iluzję, że można znaleźć to ostateczne szczęście gdzieś poza Panem Bogiem. Powołując się na ten nieustanny dialogizm, który przez całą encyklikę się przewija. No, nie ma takiej możliwości. Arcybiskup Lefebvre porównywał w jednym ze swoich wykładów człowieka z pralką. Możemy skorzystać z pralki na najróżniejsze sposoby. Tak? Możemy próbować ugotować w niej ziemniaki, wyprać psa, bo ja wiem, włożyć tam jakąś książkę, żeby ona została przez tę pralkę przeczytana, ale nic z tego nie będzie. Tak? Pralka będzie się co prawda kręcić, coś się będzie działo, ale jeżeli nie skorzystamy z tej pralki zgodnie z jej instrukcją, to nie osiągniemy tego celu, dla którego ta pralka została skonstruowana. I dokładnie tak jest z człowiekiem. Tylko korzystanie z wskazówki, instrukcji danej przez producenta gwarantuje bezproblemowe używanie. Od narodzin aż do śmierci. I to jest właśnie ten dzisiejszy, tak naprawdę, bełkot, zupełne niezrozumienie tych wszystkich, którzy mówią chociażby o różnych orientacjach seksualnych. Tak? To tak jakby ktoś mógł powiedzieć, że ma inną orientację pokarmową i lubi jeść banany za pomocą uszu. Bo to jest dokładnie taki sam absurd. Niezrozumienie celu
i tym samym potem środków. Także no, nie ma tutaj takiej możliwości. Nasze szczęście jest tam, gdzie jest nasz cel, a nasz cel jest zdeterminowany. I nie mamy tutaj pod tym względem nic do powiedzenia. Zupełnie tak jak pralka, która wtedy jest szczęśliwa, kiedy może pracować z miękką wodą podłączona do prądu i z odpowiednimi środkami. Dokładnie tak samo jest z człowiekiem. Liberał nigdy tej prawdy nie przyjmie. I owoce widzimy dzisiaj w tych całych pseudodebatach społecznych, które się toczą i w tej próbie zastraszania nas tak naprawdę i robienia z nas nie wiadomo jakich nietolerancyjnych, niebezpiecznych ludzi, kiedy nie zgadzamy się z tym, że ktoś nam próbuje wmówić, że jednak w tej pralce można gotować te ziemniaki. Jak ma się wolność do prawa? Nawet, co jest ciekawe, nawet wśród katolickich teologów wcale nie było tutaj jednomyślności. Wielki skądinąd, choć może niekoniecznie doskonały teolog, Franciszek Suarez, przeciwstawiał tak naprawdę prawo i wolność. I bardzo często i my niestety ulegamy dzisiaj gdzieś temu błędowi, tak? Już na pewno cały liberalny świat. Prawo nie ogranicza wolności. To jest katolicka odpowiedź. Prawo nie ogranicza wolności, ale prawa boskie i ludzkie, o ile są prawdziwymi prawami, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, są regułami, które zapobiegają nadużyciu wolności. Prawo jest pomocą i ochroną przed samowolką. Słyszeliśmy już ten piękny cytat z Leona XIII. Tutaj zasadniczo nic więcej nie musimy dodawać. Prawo jest niezbędne, aby nie nadużywać wolności. Wolność polega na tym, że z pomocą praw cywilnych łatwiej możemy żyć zgodnie z przykazaniami prawa wiecznego. Prawa cywilne to też jest bardzo ważne. Będą właśnie wtedy prawami prawdziwymi, zobowiązującymi nas w sumieniu, o ile nie są sprzeczne z prawem Bożym. Dlatego nie jest grzechem, jeżeli ktoś jedzie gdzieś tam 5 km na godzinę szybciej niż mówi to znak. To nie znaczy, że zachęcam do tego, żeby właśnie z tą nadmierną prędkością jeździć. Niemniej jednak nie jest to grzech. Czyli nie jest to grzech, tym samym nie zawsze trzeba się z tego spowiadać, o ile nie wynika to z jakiejś takiej naszej ogólnej pogardy dla autorytetów i dla prawa. To musimy jasno rozgraniczyć. To nie, to zależy to znowu od naszej woli. Wolność i przymus. Ostatni, jakże ważny punkt. Dla liberała każdy przymus, jak już napomknęliśmy, będzie zawsze złym. I ta negatywna właśnie koncepcja wolności mówi o tym, że człowiek musi być wolny od wszelakiego przymusu. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Czy to potwierdza nasze codzienne życie? Że będziemy wtedy szczęśliwi i wolni, kiedy nie ma absolutnie żadnego przymusu? No nie. Ale też właśnie w tym polu, w tym stosunku wolności do przymusu, jest największe pole do popisu niekonsekwencji wszystkich liberałów. Tak naprawdę jest sytuacja, w której dopuszczają oni przymus. Ci, którzy mówią, że nie ma tutaj możliwości żadnego przymusu, dopuszczają przymus. Tak? To jest to rzekome zachowywanie porządku publicznego. Słyszeliśmy to o tym w tej Deklaracji Praw Człowieka. Czasem będzie to tylko rzekome tak naprawdę zachowywanie porządku publicznego, a najczęściej tak naprawdę ta klauzurka, to małe ale, będzie wymierzone w przeciwników wszelkiej wolności. Dlatego rewolucja francuska, głosząca wolność, równość, braterstwo, mówiła równolegle, że nie ma wolności dla wrogów wolności. I czy nie jest właśnie takim procederem gdzieś teraz próba gdzieś tam wszystkich zdrowo, rozsądkowo myślących ludzi wsadzenia do więzienia, dlatego że mówią, że gdzieś tam realizowanie swoich upodobań czy skłonności homoseksualnych jest równoważne z realizowaniem porządku danego przez Pana Boga. No nie, a tymczasem w Szwecji od wielu, wielu lat
do więzienia trafia się za głoszenie właśnie takiego poglądu, a zdaje się, że i rząd niedawno, rząd, a nie opozycja, także próbowała tutaj uchwalić jakąś ustawę, czy był to projekt, tylko nie pamiętam już teraz, który miał karać tak zwaną mowę nienawiści i wszelkie przejawy homofobii. To jest właśnie to. Ci, którzy mówią, że nie ma miejsca na jakikolwiek przymus, sami tak naprawdę powielokroć go stosują. W rzeczywistości przymus, podobnie jak i wolność, jest tylko środkiem do celu. Sam w sobie jest moralnie, uwaga, zupełnie obojętny. Może być, to znaczy, jeżeli coś jest moralnie obojętne, to znaczy, że może być wykorzystane i dobrze, i źle. Tak jak moralnie obojętne jest spacerowanie. Możemy iść na spacer po to, żeby cieszyć się pięknym stworzenia, a możemy iść na spacer po to, żeby coś ukraść z kiosku i tak dalej. Także ten spacer, tak jak i przymus, są zupełnie moralnie obojętne. Pan Bóg jest pierwszą istotą, która wywiera na nas przymus tak naprawdę. Jest to przymus spory, przymus moralny. Jaki to jest przymus? Otóż za nasze grzechy grożą nam konkretne kary. Piekło, w najlepszym wypadku czyściec, ukaranie złoczyńcy jest czymś dobrem, nie tylko uwaga dla zachowania porządku publicznego, ale także jako możliwość pokuty i poprawy winowajcy. Zwłaszcza ten drugi element jest dzisiaj odrzucany. Tak? Ta cała debata o niesłuszności kary śmierci. Tak? Wszyscy papieże do Jana Pawła II, jak jeden mąż, nie mieli z tym żadnego problemu, tak jak i z karą śmierci. Problemu nie miał sam Pan nasz Jezus Chrystus. Tak, on nie ściągnął z krzyża dwóch łotrów, nie protestował absolutnie przeciwko temu, nie. Otóż kara, w tym także kara śmierci, jest także środkiem umożliwiającym pokutę i poprawę winowajcy. Zatem odrzucanie tego przymusu jako takiego jest tak naprawdę grzechem przeciwko miłości bliźniego po wielokroć. O czym się zupełnie nie mówi. Powołujemy się na miłość, owszem, często w sloganach, ale nigdy nie będzie to owocne, bo jest to wynika z fałszywego rozumienia tejże miłości bliźniego. Każdy z was, którzy tu siedzicie, a jest już rodzicem, wie o tym także doskonale, że każde wychowywanie musi się wiązać z pewną formą przymusu. Nie ma takiej możliwości. Otóż pewne sankcje, restrykcje, to jest pewna forma przymusu, ale wiemy o tym, że bez tego nie jesteśmy w stanie wychować człowieka szlachetnego, człowieka dojrzałego, odpowiedzialnego. Tak jak nieprzycinane drzewo będzie się rozrastało dziko i na pewno nie będzie owocowało w sposób, jakiego oczekujemy. Każde wychowanie musi się wiązać z pewną formą przymusu. Liberał odrzuca grzech pierworodny, odrzuca upadek ludzkiej natury. Wbrew temu, co mówił Jan Jakub Rousseau, człowiek z natury wcale nie jest skłonny do dobra, ale do zła. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to zapraszam, żeby wybrał się do pierwszego, lepszego przedszkola, zerówki i poobserwował przez jakiś czas te niewinne, nieskażone niczym dzieciaczki jeszcze przed używaniem rozumu. Konia z rzędem, które wskaże mi przedszkole, w którym ta moja wątpliwość się nie potwierdzi, tak? Odnośnie tego, czy dziecko jest z natury dobre, czy złe. Egoizm, pycha, pożądliwość, ciało pożądające przeciwko duchowi, o czym mówi święty Paweł w liście do Rzymian, to są owoce, to są dowody na to, że tak nie jest. Nie wolno zatem popuszczać, folgować naszym namiętnościom, musimy je poskramiać, bo w przeciwnym wypadku zawsze skończymy właśnie jako skrajni egoiści. Przymus nie stoi zatem w sprzeczności z wolnością, o której mówiliśmy, że pozwala nam wybierać dobro. Natomiast człowiek oddany swoim namiętnościom, pożądliwością, przez to, że nie zdobył cnót, które pozwalają mu na przykład zapanować nad swoim nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, tego dobra nigdy nie będzie mógł wybrać, tak? Bo będzie oddany czy to obżarstwu,
nabawi się gigantycznej otyłości, czy zostaje alkoholikiem i tak dalej. Nie ma tutaj możliwości już o jakimkolwiek wolnym działaniu. A zatem jak i dzieciom, tak i dorosłym łatwiej przychodzi osiągnięcie celu ostatecznego, kiedy jesteśmy chronieni od złych wpływów. I to jest jeszcze kolejny aspekt, dlaczego ten przymus jako dobre narzędzie moralnie nie jest czymś złym, co więcej jest czymś koniecznym. Bezbożność i niemoralność muszą być zawsze ukarane. Dla dobra nas wszystkich. I to właśnie ten ów mit wolności od wszelkiego przymusu jest źródłem tej dzisiejszej opresji, w której się znajdujemy. Nie patrz na to, że się jest przymuszony, ale do czego jesteś przymuszony? Czy do dobrego, czy do złego, mówi święty Augustyn. I o tym nie wolno nam nigdy zapomnieć. Kardynał Bio mówi, że ta wolność od wszelkiego przymusu jest fundamentalną zasadą liberalizmu. Spotkamy jakiegokolwiek liberała, wszyscy jak jeden mąż, właśnie ostatecznie tutaj będą widzieli ten najważniejszy aspekt wolności. Tak będą definiowali tę wolność. Muszą zrobić eksperyment. Włączyć sobie TVN, Onet, otworzyć Gazetę Wyborczą, czy no niestety Tygodnik Powszechny. Tam wszystkie te argumenty będą się ostatecznie do tego sprowadzały. Ta nieszczęsna sprawa z tym biednym, młodym mężczyzną, który podaje się za kobietę, za którym się wstawił jeden z profesorów chciałby się powiedzieć, no powiedzmy tylko Uniwersytetu Lubelskiego, tak będzie bardziej zgodne z prawdą. Wynika właśnie stąd, tak, że ten człowiek został poddany przymusowi, nie mógł gdzieś tam swoich chuligańskich czynów w nieskończoność kontynuować. No i zostało to potem rzeczywiście potraktowane jako ograniczenie jego wolności. Ta indywidualna wolność od przymusu będzie dla liberałów dobrem takim par excellence, dobrem podstawowym, nienaruszalnym, przed którym wszystko inne musi ustąpić. Z wyjątkiem tego, czego wymaga czysto materialny porządek państwa. Nie ma tu już mowy o jakichś nadprzyrodzonych tak naprawdę wartościach. Zasada ta jednak, nadrzędności tej wolności od przymusu jest niedorzeczna, jak mówi sam kardynał Bio. Wychodzi ona bowiem od absurdu, tak? Ponieważ przyjmuje, że naczelnym dobrem człowieka jest wolność od jakichkolwiek więzów mogących powstrzymywać lub ograniczać jego wolność. Przymus dla nich będzie zawsze czymś złym, dlatego będą potem piali właśnie gdzieś tam chociażby karę śmierci, właśnie cenzurę w prasie. Dodajmy, że cenzura nie jest czymś złym sama w sobie. To też niestety w dobie tego, że my jesteśmy powiedzmy dzisiaj jako katolicy w mniejszości i owszem, nasz głos jest zagłuszany, to mamy pokusę walki o tę niczym nieskrępowaną wolność wypowiedzi. Nie, tu nie chodzi o to, żeby walczyć o niczym nieskrępowaną wolność wypowiedzi, tylko żeby walczyć o wolność dla dobra i prawdy. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Nie możemy zatem jednoczyć się tutaj w tej walce o wolność z innymi liberałami, którzy także tutaj będą krzyczeli. To jest w dobie dzisiejszych, powiedzmy, napięć społecznych, działania najróżniejszych też no i partii, które wpływają na nasze życie społeczne, rzecz, o której nie możemy zapomnieć jako katolicy. Musimy być tutaj bardzo ostrożni, żeby nie stracić sprzed oczu tego, co jest istotne. Wiemy, że niestety to, co widzimy dzisiaj, ta liberalna koncepcja wolności, która zdominowała cały nasz świat, zdominowała niestety także Kościół, jest jednym z owoców drugiego Soboru Watykańskiego. Tak? To już jest prawie słowo wytrych, jeżeli coś jest złe na świecie, to ksiądz Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X powie, że jest to wina drugiego Soboru Watykańskiego. No ale co zrobić? Arcybiskup Lefebvre sam interweniował, kiedy dyskutowano o wolności religijnej, zgodnie właśnie z tą koncepcją, w której wolność definiuje się właśnie jako brak wszelkiego przymusu. Co wówczas oświadczył arcybiskup Lefebvre?
bo to 30 października 1963 roku. Wolności człowieka nie można definiować jako wyzwolenia od każdego przymusu. Grozi to zniszczeniem wszelkiego autorytetu. Przymus może być fizyczny lub moralny. W dziedzinie religijnej przymus moralny jest bardzo pożyteczny i znajdujemy go nieustannie na kartach Pisma Świętego. Psalm 110. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Deklaracja o wolności religijnej wypowiada się wprost w paragrafie 28 właśnie przeciwko przemusowi. Ale de facto, jeżeli bylibyśmy konsekwentni, to wówczas musimy zapomnieć o władzy rodzicielskiej, o władzy jakichkolwiek nauczycieli nad uczniami, o władzy Kościoła nad apostatami, heretykami, schizmatykami, o władzy głów państw katolickich nad fałszywymi religiami itd. I widzimy, że wszystko to zostało konsekwentnie zrealizowane. Zakończmy może cytatem Leona XIII, który podsumowuje doskonale właśnie ten cały współczesny terror tych wszystkich wolności. Jest to cytat z encykliki Libertas. Nie sposób powiedzieć, ani nawet wyobrazić sobie nic bardziej niedorzecznego, ani nic bardziej sprzecznego ze zdrowym rozsądkiem, niż to stwierdzenie: człowiek, będąc wolny z natury, powinien być wyswobodzony z wszelkiego prawa. Prośmy zatem dobrego Boga, abyśmy potrafili w tym całym współczesnym zamieszaniu nie zatracić sprzed oczu tych podstawowych pojęć katolickich, wiedzieć, dokąd zmierzamy, co nam wolno, a czego nie wolno. I tak jak wczoraj to powiedziałem, tak powiem to i dzisiaj, jeden z najdoskonalszych antidotów na tego ducha liberalizmu, który niestety toczy gdzieś tam być może troszeczkę podskórnie i nas tu obecnych, jest uciekanie się do oddania się po prostu dobremu Bogu w niewolę. Niewolę absolutną. Nie na darmo patronka dzisiejszego dnia, święta Małgorzata Maria Alacoque, właśnie jako apostołka, jako oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa została nam dana przez opatrzność. Oddanie się sercu Jezusowemu, zdanie się na działanie Pana Boga, oddanie się do dyspozycji zupełnie Jemu, Jego najwyższym prawom, pozwala nam tak naprawdę jak najowocniej przez nasze życie przejść i de facto jesteśmy zaszczepieni stuprocentowo skuteczną szczepionką na te wszystkie błędy, które będą starały się wkraść niestety i do naszego sposobu pojmowania świata. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby nie wahali się oddać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez serce niepokalane Maryi Panny, tak jak uczył tego święty Ludwik. Maria Grignion de Montfort, zdanie się, jeżeli staniemy się prawdziwie z wyboru niewolnikami dobrego Boga, to możemy liczyć na to, że On jako najlepszy ze wszystkich panów już doskonale zatroszczy się także o nas i może to być tak naprawdę najlepsze, co możemy w tych bądź co bądź niespokojnych czasach dla Kościoła, dla każdego z nas dzisiaj uczynić. Można nas odwiedzić. Garncarska 32, Warszawa. Albo po prostu wejść www.tedeum.pl.